Siemano, siemano. Evencik jest teraz aktywny, który nazywa się Colors of Magic. Wejdźmy sobie do gierki. I tu mamy... Teraz w aktywnych eventach mamy Colors of Magic i jest on aktywny od 15 do 23 marca lub od 15 do 23 września. Przed rozpoczęciem patrzę sobie na Tibiopedii wszystko jak coś. Colors of Magic sobie wpisałem. I przed rozpoczęciem jakich działań można zyskać informacje. Tak, ale nie trzeba chodzić do tych NPC-ków na początku, tylko możecie się dowiedzieć mniej więcej u jednego NPC-ka w Venore, jednego NPC-ka w Karlin i u jednego NPC-ka w Thais. I wiecie, jeśli chcecie odebrać sobie skrzyneczkę, czyli ten Zaoan Chess Boss, takiej główną jedną z nagród, to potrzebujecie po prostu, musicie dołączyć do jednej frakcji, są trzy frakcje. Żeby dojść na przykład do frakcji zielonej, musicie najpierw użyć na sobie zielonego pyłku i później na jakimś innym graczu, który, na którym jeszcze nie był używany pyłek. I tak samo, jak chcecie użyć sobie na NPC-ku Pauletta w Thais, to potrzebujecie użyć sobie pyłku niebieskiego na sobie i na jakimś innym graczu. Jeśli dany gracz, ktokolwiek użył na nim już pyłku, to na nim nie możecie, musicie znaleźć jakiegoś innego gracza i na nim użyć tego innego pyłku. Wiecie o co chodzi. Skąd te pyłki zdobyć? Te pyłki dropią z różnych potworów, bardzo dużo różnych potworów, z tych najprostszych to są właśnie pingwiny, badżery, nietoperze, Frosty, jak to się mówi, wilki, Winter Wolfy, ale też dropią na przykład z Frostoroli, Dragon Lordów, Dragonów, Hatchlingów, Jinów, Bone Lordów i tak dalej, i tak dalej. Tortoisów, dużo jest tych potworów, z których dropią te koperty. Po użyciu koperty wypada wam właśnie jeden liści, który jest do niczego i właśnie jeden z tych pyłków kolorów. Tak jeszcze słowem wstępu, to jest tak. Dana frakcja zbiera punkty. Która frakcja zdobędzie najwięcej punktów na serwerze? Taki bonus będzie przez następny tydzień aktywny. Jeśli maga wybiorą czerwonego, czyli Furp op Fan, wybrany mag, to na przykład przez po zakończeniu eventu będzie dostępna większa szansa na wyrzeźbienie sobie Ice Mamuta i no i Beautiful Marble statuę. Do tego w party będą zwiększone XP 30%, zazwyczaj wszyscy będą chcieli ten bonus sobie aktywować, ale zależy obojętnie, czy wasza frakcja wygra, czy nie. Jeśli dana frakcja wygra, to cały serwer będzie mieć ten bonus. Niezależności, bez różnicy, czy wygracie, czy nie wygracie. Jeśli wygra Fort of Power, czyli fioletowy mag, czyli chyba Pauletta, można byłoby tak powiedzieć, to bonusiki będą takie, że Berserk Potiony, Mastermind Potiony, Bullseye Potiony będą zwiększać nasze statystyki. Normalnie zwiększają o 6, to będą zwiększali jeszcze plus 2, czyli o 8. I dodatkowo zmniejszają wasz def o 8, a tak to będą zwiększały o 10, a tak będą zmniejszały wam o 8. Do tego za magiczne potwory będą zwiększony Expik o 25%. Magiczne potwory możecie sobie zobaczyć właśnie na Tibiopedii, jakie to są. Ale typu dżiny, arkanisty, elfy, szamany, nekro, infernalisty, warlocki, bone lordy, bone beasty, brain deady, nie bone beasty, brain deady, merliny i inne. Jeśli wygra Farb of Nature, czyli zielony, Nathaniel w Venore, to regeneracja mana i HP będzie zwiększona o 10% potionami. Mana i HP potionami. Ale zazwyczaj wszyscy chcą tego pomarańczowego, czyli w Karlin, do Friedlona dołączać, żeby mieć zwiększony 30% w party exp. No dobra. Co z tymi punktami? 10 punktów macie od razu za to, że użyjecie na sobie tego pyłku. Do tego, jak użyjecie na kimś innym tego innego pyłku, to dostaniecie kolejne 10, czyli 20. Do tego kolejne 10 możecie zdobyć sobie jeden punkcik za 5 oddanych pyłków do danego NPC-ka, czyli maksymalnie 10, czyli 50 pyłków możecie jeszcze później sobie oddać. Łącznie wszystkich punktów w ciągu jednego eventu możecie sobie zdobyć 30. Z
za OAN Chessbox dostajecie za darmo, po prostu po użyciu pyłku na sobie i na jakimś innym graczu. Nie musicie żadnych pyłków dodatkowych oddawać, po prostu dołączacie do jakiejś jednej frakcji i u tego NPC-ka, do którego dołączycie, odbieracie sobie Chessboxa, pisząc hi Chessbox i tyle. I dostajecie za OAN Chessbox, który jest kozak, bo ma 32 staczki, 32 rzeczy możecie do niego wziąć. 32 pojemności ma, o tak. Jeśli macie już te punkty, na co można te punkty wydawać? Za 5 punktów u NPC-ka, u którego dołączyliście, możecie napisać hi Luck, Luck i macie szansę na zdobyć sobie takie figurki Jace Zaoan, czyli takie dość szachowe figurki. Za 5 punktów macie losową, nawet możecie dostać tą najlepszą królową. Za 20 punktów możecie sobie wybrać dokładnie taką figurkę, jaką wy chcecie, ale nie możecie tam wybrać królowej. Za 60 punktów to 30 punktów w ciągu jednego eventu, to jest, wiecie, 30 punktów. Do tego 10 punktów macie za każdy event, czyli przez pierwszy event zbijecie 30. Na drugim już kolejne 10 tylko wrzucicie, bo możecie oddawać tylko rzeczy, czy macie 40. Kolejny i kolejny 4 eventy potrzebujecie, żeby wbić 60 punktów, żeby mieć 100% na królową. Dobra, jeśli coś się nie zgadza, dajcie znać w komentarzu. Ale jak możecie losować za 5 punktów i za 5 punktów może wam się trafić ta królowa. Zobaczycie, jak to wam będzie najlepiej do wyboru. Archiwmencik od razu też dostaniecie. To co? Żeby tak zobaczyć, jak to wygląda, to pierwszą rzeczą, którą tu musimy zrobić, to musimy pójść gdzieś, zabić jakieś potworki, z których dorobią właśnie te listy. To chodźmy sobie na przykład na Swarground, tam jest dużo tych potworów, badgery, pingwiny, winter wolfy. Sprawdźmy sobie, zbierzmy kilka i widzimy się już, jak coś nam wydropie ciekawego. Jest. Liścik taki dostaliśmy. Myślałem, że szybciej mi wypadnie. Troszeczkę musiałem ich zabić. Ale jak widzimy, że ludzie nawet tego nie zbierają. Pójdę sobie jeszcze tu, zrobię kółeczko, jeszcze kilka zbiorę. I tak będę szedł zaraz, mam playa na Dragon Lordy. To i tak mi ich bardzo dużo wypadnie. Ale zobaczę od razu sobie, czy tu nie ma bosika. Pingwinów, zapewne ktoś tutaj już sobie latał. Więc na pewno nic nie trafię, ale szansa zawsze jakaś jest. No nie ma niestety. Ale jest liścik kolejny. Możemy sobie zebrać. I tak, teraz jak to ma wyglądać? Patrzcie. Open a new window. I tak, po użyciu naszego listu dostaniemy zwykły list i dostaniemy pyłek. Ten pyłek możemy użyć na sobie. Musimy użyć na sobie, ale jest w zależności od tego, do której frakcji chcemy dojść. Dostaliśmy żółty, dalej, znowu żółty i znowu żółty. Dobra. W zasadzie dla mnie to bez różnicy, do którego dojdę. To możemy wziąć i żółte sobie użyć. Czemu by nie? Bo i tak nie będę patrzył na to, jakie bonusy będę dostawał. Po prostu niebieski. Po prostu będę chciał odebrać sobie załam chessboxa. I tyle. Niebieski dostałem. Czy chcę używać, czy nie chcę używać? Zobaczymy. Okej, mamy nasze pyłki. Musimy mieć te duże, żeby użyć go na sobie. Później małe mogą nam zostać. Małe możemy używać do wbijania punktów. To tak. Zbieramy, później będziemy wymieniać na nasze punkciki. Ja chcę dołączyć do Furb of Fun, czyli do NPC-ka Fridolin, który jest w Karlin. Bo dzięki niemu będziemy mieć bonusik 30% zwiększony na party. W zasadzie dla mnie bez różnicy, który bonusik jest, bo i tak w party nie walczę, ale zapewne większość osób będzie chciało to, więc pomogę im zbierać, bo ja i tak nie walczę w party. Mógłbym dla siebie, jeśli solo XP na magiczne postacie, mógłbym sobie wziąć Furb of Power u NPC-ka Paulette, który jest w Thais, ale z tym pierwszego z brzegu sobie wybrałem
czerwony, o to o, jest Fridolin, możemy za nim zagadać. Możemy porozmawiać o nim, o bonusie, on może nam powiedzieć o różnych tutaj rzeczach, co daje status nasz, ile mamy punktów i tak dalej. Możemy sobie wziąć status i on nam powie, że mamy so far it's like orange is winning, czyli pomarańczowi wygrywają, czyli większość osób właśnie oddaje tutaj te czerwone Strange Red Powder, czyli 20 po dołączeniu i 10 za każde dodatkowe punkty. Dobra. Ale mniejsza z tym. Chcemy dołączyć do tej frakcji. Czyli użyliśmy czerwony pyłek. Jest tutaj napisane: You have used a red power and now market red. Find another player blue or yellow to join a wizard. Czyli będziemy musieli znaleźć jakiegoś gracza i użyć na nim innego pyłku. Zaraz znajdziemy kogoś po drodze. Zobaczymy tutaj w depo. Zapewne dużo osób będzie miało. O, to join a wizard you will have to collect yourself with powder first and then choose a player, który... O, czerwonego. Dołączyliśmy do czerwonych i czerwonego musieliśmy użyć na jakiejś osobie. Na tej osobie, kumatej dorodce, nikt nie użył. Czyli dlatego użyliśmy czerwony na sobie, dołączyliśmy i użyliśmy czerwony na kimś, kto nie użył innego pyłku, albo w ogóle nie użył żadnego pyłku. I do tego nikt nie mógł na nim użyć wcześniej tego pyłku. Coś w tym stylu to miało wyglądać. I dlatego mogliśmy użyć na nim pyłku. Dołączyliśmy sobie do czerwonych. I teraz mamy high, chess, box. I dostaliśmy taką skrzynkę, co nie? Widzicie, całą chess box, bardzo przyjemna skrzyneczka. 32 miejsca ma, bardzo duża. 38 kapa ma. Taki przyjemny container, można by było by tak powiedzieć. I jakbyśmy sobie jeszcze z nim zagadamy, co byśmy chcieli z nim zagadać? Co byśmy się chcieli jeszcze dowiedzieć? Chciałem zobaczyć, jak tu w ogóle się można sprawdzić ten na status, ile punktów mamy. Ale dołączyliśmy do czerwonych i zobaczmy sobie. Normalnie możemy sobie użyć właśnie tych trzech komend. Teraz pierwszą komendą było to chess box, kolejną komendą jest luck. Czyli losowo za 5 punktów z losową figurkę dostaniemy. Za select możemy wybrać sobie daną figurkę, którą chcemy. Select, jak widzicie. Powinniśmy mieć 20 punktów, powinniśmy móc wybrać sobie za 20 punktów jedną z tych figurek. Pan, Rock, Bishop, Knight albo King. Ale my sobie, nawet nie wiem jak sprawdzić jak to jest, ile punktów mamy. Jakbym napisał Queen. Do we want Obsidian Queen or Jade Queen? Załóżmy, że weźmy Obsidian Queen, chcemy. Nie masz wystarczająco punktów. Dobra, a jakbyśmy sobie wzięli Lutsk, żeby dać nam losową za 5 punkcików, dajmy yes. It's Obsidian Bishop. Dobra, dobra, Obsidian Bishop. Ale nam nie pokazało, ile mamy punktów dalej. Myślę, że może jak użyjemy 5, pokaże nam, że czy ile punktów nam zostało? No ale nie, no nic. A jakbyśmy sobie dali tutaj bonus. Tutaj. Dajemy bonus. Masz 15 punktów do sprawdzenia. I możemy wymienić, co nie? Exchange'ć. I możemy sobie. Możemy wymienić nasze te pyłki. Mamy. 1, 2, 3, 4, 5 musimy mieć. Niebieskich mamy 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Dajmy sobie blue, ale możemy wymieniać tylko czerwone i żółte u niego. Czerwone i żółte. Niebieskich nie możemy wymienić, bo tak po prostu wyszło. Byśmy musieli innego wybrać. Czerwone i żółte możemy wymienić. Czerwonych mam raz, 2, 3, 4. To nie mogę wymienić. Żółtych mam raz, 2, 3. Ale mam 3 takie, 3 takie. Zobaczmy, czy mogę oddać je. Dajmy yellow. It's look like not enough color full. Muszę mieć 5 takich samych, czyli 5 z tych dużych zapewne, żebym mógł oddać mu. To tak, myślałem, że może połączę się małe z dużymi, ale nie. Muszę mieć tylko duże. Dobra.
No to nic, wiecie, piszecie bonus, widzicie ile macie punktów, ja mam 15. Możecie ich nie używać, możecie zbierać z każdym eventem i w końcu sobie na końcu wymienić na królową. Albo mieć kilka kont i wiecie, na jednym koncie sobie zbieracie, na innym sobie losujecie, lukujecie szczęściem swoim. Wezmę sobie jeszcze raz luka i zobaczymy co nam wypadnie. Bang. Jade Knight, rycerzyk. Chociaż... zostało mi, na innym koncie będę zbierał, tutaj wezmę, zalosujmy. Jeszcze dwa razy, Lutsk i Bang. Obsidian Rock, lipa. Lutsk i ostatni losowanko, yes. Dostaliśmy Pawn, Obsidian Zaon, Pawn. A jakbym dał sobie bonus teraz? Masz, nie masz żadnych punkcików do wydania, no trudno. Wiecie, jakbyście dołączyli do innego, to byście mogli oddawać inne. Ja mogę oddawać tylko żółte i czerwone, żółte i czerwone, on tak nam powiedział, co nie? To muszę zbierać, ale to po prostu jak zbicie gdzieś na potworach wam będą wypadać. Macie dużo czasu na zbieranie tego wszystkiego, więc nie ma żadnego problemu. Okej, okay, ja na razie sobie wszystkie odłożę do depo, niech sobie gdzieś tu się leżą, a jak będę mieć już wystarczająco, z każdego expa będę sobie coś przynosił. Dobra, tu mam kluczyki, gdzieś tutaj sobie po prostu wszystkie rzeczy stąd pozbieram, oprócz tych listów, bo te listy są do niczego nam niepotrzebne, po prostu sobie wyrzucę. Nie wiem, czy te małe będą nam potrzebne, czy mogę załóżmy 5 małych mieć, znaleźć na ziemi ich. Użyć na kimś innym, a zobaczę, użyję na kimś. Dungeon Wizard will have to color yourself with powder. Dobra, czyli nie mogę już nic z tym zrobić, okej. Bo już dołączyłem do jednej frakcji, więc po prostu niech sobie leżą w depo i czekają na lepsze dni. Dobra, to co, chyba tyle. Mniej więcej wszystko wam wyjaśniłem, jak to wygląda. Czyli dołączacie do jednej z tych trzech frakcji, odbieracie sobie, żeby dołączyć, to musicie na sobie użyć pyłek i na kimś innym. Czyli na sobie, załóżmy, ja użyłem czerwony i później czerwony użyłem na kimś innym i dlatego dołączyłem do frakcji czerwonej. Czyli dlatego w Karlin Furb of Fun i później będę musiał zbierać sobie pyłki, żeby zbierać kolejne punkciki. Te punkciki, jak widzieliście, ja zalosowałem, żeby zdobyć te figurki do grania w szachy, nie wypadło mi ciekawego. Zapewne Queen by była dużo warta, ale 60 kosztuje. Jade, Zaon, Queen, 150. No coś tam warte, to 50. No nie są to jakieś wybitne ilości, żeby się bawić, chcieć ich aż tak bardzo zdobyć. Po prostu dużo osób sobie brało udział w poprzednich eventach, to już ma tego w bezliku, bo to wypadają w większości potworów. Ale jak chcecie dołączyć, jesteście nowymi graczami, chcecie odebrać sobie załącze z boxa, to najlepiej właśnie po prostu wziąć sobie jednego pyłka, użyć na sobie, użyć na kimś innym, na kim nie używał nikt inny. Albo wybrał sobie inną frakcję, albo w ogóle nie wybrał żadnej frakcji. I tak zrobić sobie na czterech kontach, czy na iluś i na każdym koncie odebrać sobie tego załącze z boxa. Bo go tylko możecie raz odbierać. No i później już nie będziecie mogli nic z tym faktem zrobić, więc zapomnieć i do przodu. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Yo.